Jak się czujesz przed tą walką? Jak te ostatnie godziny miną przed walką z Brookiem? Na razie to chyba ostatnie dni są, bo jeszcze jutro, pojutrze. No tak zwykle, taki jest dzień przytłumiony, bo jeszcze ta waga, jeszcze został kilogram, jeszcze teraz krótki trening dzisiaj, teraz jedziemy na jedzonko małe, jakiś trening, później spać, jutro już do wagi, do 13 nic nie jem, już te ostatnie deko, no i powadze już odżyję, także już od jutra będę żył normalnie. Czyli od piątku te 2 kilo zrzuciłeś jeszcze, tak? Tam ta trójka była do Tak, zrzucenia. tak. Czujesz tę atmosferę taką luźną jak na Słowenii? Nie, jest szansa, że znowu się za bardzo wyluzujesz? Czy jest napięcie? Nie, nie, tak to jest wszystko elegancko. Dzisiaj wiadomo, dzisiaj w nocy poszedłem spać około pierwszej, o trzeciej trzeba było już wstać, jechać już na lotnisko. Także spałem 2 godziny, teraz trochę odsypiam, trochę leżę, także na razie po prostu jeszcze sobie odpoczywam, także jeszcze nie ma tej atmosfery. Dzisiaj była krótka konferencja, 10-15 minut, 3 zdjęcia, 10 pytań i to wszystko. Włożyliście sobie oczy z Brookiem? Było jakieś spotkanie? Tak. Dzisiaj widać było, że nerwowy jest dzisiaj, także takie odniosłem wrażenie, że troszeczkę taki jest spięty. Mówi, że idealnie mu pasujesz i zapowiada, że cię znokautuje, że będzie pierwszy, który cię znokautuje. Pasuje ci takie podejście Brooka? Ja też powiedziałem, że go pokonam, także któryś z nas się myli i to się wszystko każe w sobotę. Są informacje, że jest cała hala wyprzedana, tam prawie 3000 kibiców. Będzie jakaś taka presja, jak była na Słowenii z Zawekiem? Czujesz coś takiego, czy na luzie podchodzisz do tego? Nie, ode mnie będzie 10 osób, tak że damy radę. Oko jumbo i do przodu. Aha, czy jeszcze ciśniesz z wagą, tak? Do jutra kilogram jest. Tak, jeszcze tego tą wagę zrobić do końca i dopiero zacznę o tym wszystkim myśleć, dopiero zacznę sobie układać, także tak to zawsze wygląda u mnie. Bardziej się koncentruję tak naprawdę już przed samą walką i wychodzi to właśnie 2-3 dni wcześniej nad zrobieniem wagi, a później jak już normalnie wiem, to już zaczynam normalnie myśleć, normalnie funkcjonować, można powiedzieć. Jest inaczej niż jak walczysz w Polsce, jak walczysz za granicą? Nie, no wiadomo, że tak, no jest troszeczkę inaczej, no u siebie to jest u siebie, nie oszukujmy się, wiadomo jak jest, ale trenowałem ciężko, wyjdę, zrobię swoje i zobaczymy, czy po prostu będzie lepszy, czy ja po prostu nie dam rady, prawda, no ja uważam, że jestem przygotowany, ciężko trenowałem i teraz jest wszystko w moich rękach, tak, także zobaczymy, czy walkę, można powiedzieć, wygram zdecydowanie, czy po prostu po ładnej, wyrównanej walce przegram. Także nie walczył u siebie, walczył u niego, on jest mistrzem. Także wiadomo, niepisane prawo mistrza, muszę go sponiewierać i muszę wygrać zdecydowanie, żeby zasłużyć na zwycięstwo. Także zdaję sobie z tego sprawę.